święty spokój. Po co flet? Bo lubię. Święty spokój. Święty spokój. Święty spokój. Gdzie jest ten święty spokój? Gdzie jest święty spokój? Czy potrzeba jest udać się na pustynię, żeby uzyskać ten święty spokój? Na początek pewnie tak. Albo do lasu. Dobra, na pustynię. Święty spokój. Pustynia, pustka. Gdzie ta pustynia jest? Gdzie ta pustka jest? I nie mówię tu, żeby kojarzyć przede wszystkim pustynię z suszą. Bo na pustyni też jest życie. Pustynia też jest życiem. Nawet jeśli wydawałoby się, że tutaj nic nie ma, to jednak jest. Pustynia sama w sobie jednak jest. Znajdź sobie tą pustynię. Czyli tą pustkę. Pustkę, którą obserwujesz. Pustka, która jest. Pustka, w której jesteś obecny. I pustka, mówię tutaj o tym, żeby ściągnąć z siebie taki podróżniczy płaszcz. I z tym płaszczem, kiedy ściągamy ten podróżniczy płaszcz, ściągamy podróż w czasie. Czyli ściągamy własną historię, wszystko to, co myślimy i wiemy o sobie. Ściągnij to na moment, w tym momencie teraz. Wyobraź sobie, że ściągasz to po prostu. Odkładasz na bok ten płaszcz, to swoje życie, to swoje imię. I to sobie zostawiasz. I już jesteś, już się odnalazłeś, już zakończyłeś podróż. Jakie to jest uczucie, kiedy kończysz podróż? Kiedy całe te trudy podróży w czasie zostały odłożone na bok. I w końcu jesteś. Osiągnąłeś cel swojej podróży. Jak to jest? Wyobraź sobie, że siadasz sobie właśnie tak, ściągasz ten płaszcz i po prostu jesteś. I ta pustynia jest symbolem tego, że jesteś tylko i wyłącznie ty. Nie musisz o sobie myśleć, mieć jakiegokolwiek dodatku. To jest po prostu czyste bycie. Pustka. Nie ma podróży. Nie ma zmagań. Nie ma bagażu historii i myśli. Tych wszystkich traum. Tych dobrych i tych złych. I po prostu jesteś. Jesteś pustką własnego ja. Ja, które jest pustynią. Ale ta pustynia nie jest martwa. To ja nie jest martwe. To ja cały czas jest, cały czas żyje. I nie potrzebujesz żadnego dodatku, by żyć. Po prostu żyjesz. Po prostu jesteś. Po prostu jesteś świadomy. Masz świadomość siebie. I w tej pustce nie ma myśli. Jest cisza, obecność. Ale czyja obecność?
Twoja własna, Twojego własnego ja. To nawet słuchając teraz tego, pozwól sobie chociaż na parę sekund być, tylko i wyłącznie być. I nawet jeśli pojawiają się jakieś myśli, obrazy, to one są jak ten wiatr, który powoli, powoli porusza się po tej pustyni w Twojej obecności, w obecności Twojego ja. I nie dawaj temu uwagi, nie nazywaj tego, po prostu bądź w tym obecny. Niech to wszystko stanie się bezosobowe. Już nie nazywaj tych myśli, tych doznań, tych stanów, które przychodzą i odchodzą. Jestem. I to jest takie proste. I gdzie ten święty spokój jest? Kiedy odłożyłeś w tym płaszczu podróżniczym cały czas, całe szukanie na bok. Czy ten święty spokój nie wydobywa się, nie jest tym jestem? I nie zwracaj uwagi na myśl, która ci zaraz powie, ale tak się nie da funkcjonować, tak się nie da żyć. Nie poruszamy tutaj tego tematu, ale odkrywamy to, co jest teraz. Co jest tylko teraz? Skoro wszystko wokół Twojej jaźni, Twojego jestem, porusza się i przemija. Nawet ten czas odłożony na bok przemija. To jest cały czas ta perspektywa, która zauważa tą całą przemijalność. Zwróć uwagę na to, co widzi, co jest obecne, co tak naprawdę jest obecne. To Twoje własne jestem. Święty spokój. Cud techniki, cud osiągnięcia, święty spokój. To jest aż tak proste. Paradoksalnie dla wielu z Was może to być najtrudniejszą rzeczą, bo jeśli chcesz to osiągnąć, to znaczy, że jest coś Tobie, co szuka. Czyli szuka, bo jest brak. A ja Ci mówię, odłóż to na bok. Odłóż to szukanie. Odłóż ten płaszcz wędrowca, poszukiwacza na bok. Ściągnij. Wyobraź sobie, że ściągasz z siebie tą taką ten płaszcz, tą walkę, całe swoje życie, wszystko co wiesz, wszystko odkładasz na bok i po prostu pozwalasz sobie być tym, czym już jesteś teraz. I jak pojawia się ta pustka, to nic, to zauważ, że w tym nic, w tej pustce jesteś. I obecność tej pustki, tego nic, robi pewien zapis w czasie, w Twoim umyśle. I nagle pojawia się w pamięci, w przeszłości, w zapisie czasu, pojawia się o, spokój, o, odprężenie, o, relaks, o, odpuszczenie. Z niczym się już nie zmagam.
święty spokój. Nie można osiągnąć czegoś, czym już jesteś. To jest wielka iluzja tego fałszywego ja, które myśli, że to jest do osiągnięcia. To jest podstawowy błąd. I wszystkie nauki, wszystkich mistrzów, tysiące słów, setki tysięcy słów nauczeń na całym świecie, wszystkie mówią o tym jednym. Poznaj swoje prawdziwe ja. Tylko to prawdziwe ja, o którym ci te wszystkie nauki mówią w tak przeróżny sposób, ono nie jest rozważaniem na podstawie podróży w czasie, ale to jest właśnie pozostawienie tego, co non-stop porusza się i przemija. I nagle spada taka przeźroczysta zasłonka iluzji i o, już tym jestem. I co z tego, że pojawi się umysł i powie, ale to jest bez sensu, tu nie ma nic, to nie jest konstruktywne, nie, tak się nie da funkcjonować. Zostaw tą myśl, zauważ, że ona się też pojawiła. Rozprosz całkowicie uwagę i zauważ siebie, swoje własne ja w tym rozproszeniu, w tym... Święty spokój. Okej, fajnie, pojechał na pustynię, żeby nagrywać film o świętym spokoju. Okej, no tak, pojechałem. Dla co po niektórych początek tej, paradoksalnie mówiąc znowu, drogi do świętego spokoju jest zatrzymywanie się, czyli znajdywanie tych miejsc, gdzie nie ma za wiele bodźców, ponieważ umysł cały czas się chyta tych bodźców. I rzeczywiście wykorzystujemy takie miejsca, wykorzystujemy medytację, wykorzystujemy spotkania. Masę rzeczy w tym przeróżnym, cudownym świecie wykorzystujemy po to, by odkryć to, co już jest cały czas. My tylko ściągamy te wszystkie niepotrzebne rzeczy. Tak sobie łuskamy sobie tą szyszeczkę z tych łusek, aż w końcu wyłuskamy się ze wszystkiego, co jest i nagle odkrywamy, że okej, to nic nie ma, ale jestem. Wszystko, co musisz wiedzieć o całej świadomości, to nie jest to, jak działa wszechświat, jak działają energie, jak tym wszystkim manipulować, kontrolować, albo nawet jak puścić tą kontrolę. Cała duchowość, cała świadomość to jest tylko to jestem. I to jestem jest jak słońce. I to jestem jest jedno. To jest jedna jaźń. Nie możesz powiedzieć i udowodnić tego, że czujesz inne jestem, że czujesz czyjeś ja, czy czujesz ja psa, czy czujesz ja swojego przyjaciela, swojej partnerki, innych ludzi. Ty widzisz tylko przemijalność. Ty widzisz tylko to, co jest wokół tego jestem, ale to jestem nie masz do niego dostępu, jest wielką tajemnicą. Paradoksalnie, kiedy zagłębiasz się w swoje własne jestem i widzisz, że doświadczasz swojego umysłu,
który jest jak ta przestrzeń wokół Słońca. A można powiedzieć, że to cofnięcie się, to oświecenie, to jest stanięcie na krawędzi tego Słońca. I wiesz, że ty jesteś tym Słońcem, ty, twoje ja wydobywa się z tego Słońca, ale to jestem, ta pustka jest obecna, ale tam już nie ma umysłu. Ale wiesz, że tym jesteś. I nagle przychodzi to uświadomienie. Jestem tylko ja. Jestem, który jestem. I nagle widzisz, że to wszystko, co jest wokół, co do tej pory myślałeś, że tym jesteś, wszystko jest tym jednym ja, w tej jednej obecności. I widzisz tajemnicę własnego ja. Widzisz tajemnicę własnego ja. Ołka, chodź z tą butelką tu, chodź. Chodź, chodź tu do kamery z tą butelką. Pokaż, co przyniosłeś, co przyniosłeś. Pokaż, pokaż, co znalazłeś. Dużo dźwięków, dużo zabawy, czy nie? Mhm, proszę. Piu! To wszystko jest kłamstwem. A gdy chcemy powiedzieć, że coś jest prawdziwe, to musimy zamilknąć. I pozwolić sobie być tym, czym już jesteś teraz. Bo my poruszamy się w przestrzeni nieprawdy. Porozumiewamy się w przestrzeni nieprawdy. I umysł, który ograniczył się tylko i wyłącznie do tej jednej warstewki rzeczywistości, paru zmysłów, utknął w tym śnie. Prawda jest ciszą i to nie jest gdzieś jakaś zewnętrzna cisza. To nie jest jakaś zewnętrzna pustka. To nie jest do osiągnięcia. Nie da się osiągnąć czego czymś już jesteś. Nie da się odnaleźć siebie, ponieważ ty już tym jesteś. Okej, skoro już tym jestem, dobra, już tym jestem. Dobra. On tyle mówi przed tą kamerką. Dobra, to ja już jestem. No dobra, to jak to jest już być? I nagle masz taką wdzięczność, jestem, i nagle patrzysz i o, jestem, i pojawia się wdzięczność istnienia. Ale to też jest zapis w czasie, poprzez te zmysły, bo tak po prostu jest i nie ma co z tym walczyć, że doświadczamy kawałka swojego zapomnienia i nie zrozumiemy tego nigdy, próbując używać czasu do tego i drogi, i szukania. To jest tylko i wyłącznie przedłużanie tej przygody w czasie. I to też jest okej. Bo tak po prostu jest. O. Bo tak po prostu jest. Cała prawda odbywa się tu i teraz w ciszy, w twoim własnym jestem, w tym darze, którym jesteś. A jeśli ta prostota jest zbyt skomplikowana,
to możesz nacisnąć przycisk, wyłączyć ten film, to już nie jest dla ciebie. Idź sobie dalej, baw się w to, co chcesz się bawić. Już jesteś świętym spokojem. I wystarczy, że pozwolisz, aby wszystko płynęło. Przestajesz to kontrolować. Pozwalasz, żeby to wszystko płynęło, bo to i tak płynie. Cały czas się przewija. W tym umyśle, który nie jest też tym, czym myślisz, że jesteś, bo twój umysł jest nieskończenie międzywymiarowy. To w twoim umyśle, w tej jednej jaźni odbywa się to wspaniałe doświadczenie siebie w nieskończonej ilości form. I tyle. Pojawia się pytanie, jak żyć? I jak żyć? Życie się wydarza. Życie się wydarza. A wydarza się tak, że przyjechali chłopaki na pustynię, prawdopodobnie już. I o tym będzie może w następnym filmie. A jeśli ci się podoba to, albo ci służy to, to postaw mi kawę. Bo lubię chodzić na kawę, lubię doświadczać kawy w kawiarni. Więc jeśli ci to służy, masz ochotę, postaw mi kawkę. Link znajdziesz gdzieś tam w opisie. A jeśli chcesz więcej gadania o tym samym, w kółko o tym samym, o tym samym, o tym samym, tylko może na bardziej współczesny język niż język tych wszystkich mistrzów, bo zostaw jakiś ślad, polubienie, może jakiś komentarz, że tak, poproszę więcej. Gadaj o tym samym, może w inny sposób. Ale może któregoś dnia te wskaźniki, które punktują, które mówią, przestań już mnie słuchać, tylko zacznij po prostu być sobą. I naprawdę z tego jestem, którym już jesteś, idzie cała mądrość, cała wiedza. Więc wiedz, że jam już jest. Po prostu wiedz to, że już jesteś.